Festiwal Filmów Niezwykłych w Sandomierzu to przede wszystkim spotkania z twórcami. W tym roku swoją obecnością zaszczycił nas Janusz Kondratiuk, tegoroczny reżyser niezwykły. Na wieczornym pokazie w Katolickim Domu Kultury uczestnicy festiwalu mieli okazję zobaczyć jego najnowszy film Jak pies z kotem. Rok, który spędziłem, ostatni rok mojego brata, spędziłem z razem i to Państwu pokazuję. Rzeczywiście tak jest, że są reżyserzy, którzy inspirują się innymi filmami po prostu. I wcale nie robią złych filmów, robią świetne filmy. A są tacy, co się inspirują samym życiem, to jest trudniejsze. No i też albo im wychodzi, albo nie. Ja należę do tej drugiej grupy raczej. Po pokazie odbył się panel dyskusyjny z udziałem reżysera, któremu towarzyszyła Bożena Stachura, odtwórczyni jednej z ról. Byłam z tym filmem na prawie wszystkich amerykańskich festiwalach, i w Stanach, i w Kanadzie. I ten film robił wielkie wrażenie. Obserwowałam, że jak była bardziej amerykańska widownia, amerykańskojęzyczna, rozkładały się zupełnie inaczej emocje i reakcje w trakcie filmu, więc tak sobie pomyślałam, że język i dowcip Kondratiuka nie jest po prostu do przetłumaczenia. Bożena Stachura, Janusz Kondratiuk. Dziękuję. W programie festiwalowym znajdziemy nie tylko ciekawe pozycje filmowe, ale także liczne wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich jest wystawa plakaty i okładki Katarzyny Stanny, polskiej artystki i prodziekan Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W rozmowie poruszyliśmy temat kondycji polskich plakatów filmowych. Myślę, że plakat filmowy jednak trochę zanika. To znaczy oczywiście to, co się działo w polskiej szkole plakatu w latach 60. czy 50. wcześniej, kiedy na przykład Henryk Tomaszewski zdobył 5 pierwszych nagród w Wiedniu za swoje plakaty filmowe. Było to wielkim wydarzeniem, tak naprawdę początkiem polskiej szkoły plakatu. To, co się dzieje w tej chwili, myślę, że no, gdzieś trochę tracimy ten sens, który wynikał z pomysłu i z pewnego przekazu metaforycznego. Jednym z debiutujących filmowców w Sandomierzu jest Grzegorz Brzozowski, autor filmu dokumentalnego Obcy na mojej kanapie. Opowiada o couchsurfingu, ale przede wszystkim o ludzkich emocjach. Ten film był realizowany według takich wskazówek Polskiej Szkoły Dokumentu, powiedzmy, w której bardzo duży nacisk kładzie się na dokumentację, na etap przygotowań. I dlatego też w tym wypadku przez wiele miesięcy szukaliśmy gospodarzy, którzy rokowaliby na tych, którzy będą mieli i ciekawe historie, i właśnie otwartość na obcych. Szczęśliwie w Warszawie no, jest w kim wybierać tak naprawdę, ale później dopiero pojawił się jeszcze dodatkowy element chaosu, czyli goście, którzy pojawiali się w Warszawie według swoich planów. Zależało mi na tym, żeby to były też rozmowy. Spotkanie z obcym to nie tylko wspólna zabawa i odkrywanie miasta, turystyka, ale to też jest wymiana emocjonalna. Ja sam tego doświadczyłem przez wiele lat, jeżdżąc z couchsurfingiem. I też czułem, że moi bohaterowie są do tego zdolni, się nie zawiodą. Oni mnie zaskoczyli po prostu swoją otwartością, szczerością. Co mam nadzieję, może też trochę czuję się z tego efektu ekranowego. Festiwal Filmów Niezwykłych to nie tylko atrakcje dla dorosłych, ale również dla dzieci. W ogrodzie przy domu Jana Długosza aktorzy, artyści, a nawet naukowcy spotkali się z dziećmi, aby wspólnie pośmiać się przy czytaniu bajek. Zjawia się w końcu łodzik. Na dziedziniec śmiało wchodzi i przedstawia się bez troski. Kiełbasko na grillu, A pracowałem nad tym, naprawdę. Aktorka niezwykła razem z Hanią przeczytały wiersz Marii Kownackiej Co kotek miał. Mały Jasio kotka przy kominku spotkał. Ukłonił się kapeluszem. Porozmawiać z kotkiem muszę. Miał kotek brata? Miał. Miał kotek siostrę? Miał. Miał kotek pazurki ostre? Miał. Miał kotek mamę i tatę? Miał. Miał kotek na grzbiecie łatę? Miał. I tak sobie przez godzinkę rozmawiali przed kominkiem. A ja jesteś wierny. Przed nami jeszcze wiele pokazów filmów i spotkań niezwykłych. Zapraszamy do słonecznego Sandomierza.
Thank you.